Dzień dobry Państwu. Zapraszam na poranny przegląd Forex 22 września. Zobaczmy, co się na rynkach dzieje. Widzimy tutaj wyraźny spadek kontraktu na Nikkei. Być może po części to też reakcja na to, na wydarzenia ostatnich, chociaż niewielka, na doniesienia o tym, że Bank Japonii nie zmienił parametrów polityki pieniężnej. Ale nastroje tutaj słabsze są nie tylko na tym indeksie, ale i na większości indeksów akcji. Tutaj widzimy test poprzedniego dołka i teraz pogłębienie tego spadku będzie sugerowało dalszy ruch w dół. Można powiedzieć, że ta linia tutaj zadziałała, tak naprawdę były tutaj próby podejmowane przez popyt i one po prostu się nie zakończyły sukcesem. Teraz podaż ma swoją szansę. Jeśli chodzi o kontrakt na S&P, mamy zejście tutaj do okolicy wsparcia. Tak naprawdę biorąc pod uwagę tutaj tą korektę wynikającą ze zmian serii, no to tutaj już ta penetracja tego poziomu wsparcia jest nieco bardziej zaawansowana. Niemniej poziom jeszcze nie został przełamany, ale podaż ma tutaj teraz piłkę po swojej stronie i może rzeczywiście doprowadzić do pogłębienia tej korekty. Oczywiście jakimś tam okolicą, która może zatrzymać spadki, wydaje się być tutaj poziom 4200 mniej więcej, gdzie też te okolice biegnie do stolenia trendu. To ma może troszkę mniejsze znaczenie, ale tutaj biorąc pod uwagę wcześniejszy szczyt, który był tutaj trudno pokonywalny, teraz on może tutaj ten poziom zadziałać jako wsparcie. Oczywiście przy założeniu, że ta faza wzrostowa będzie jeszcze miała szansę na wznowę, bo niekoniecznie tak musi być. Może to się przełożyć na jakiś głębszy ruch spadkowy, ale póki co nie ma co panikować. Wrzesień swoją statystyką nie powala, więc wydaje się, że tutaj pogłębienie spadku do końca września byłoby całkiem takim realizacją tego mało pochlebnego, tej mało pochlebnej właściwości do tego miesiąca. Jeśli chodzi o kontrakt na Dow Jonesa, no to tutaj widzimy już naruszenie linii i też spadek. On tak naprawdę, biorąc pod uwagę wspomnianą korektę tutaj na zmianę, on jest troszeczkę względem tych wartości, które były wcześniej głębsze i tutaj już jest blisko osiągnięcia tego dołka z sierpnia. Niemniej nawet teraz to jeszcze jakby nie definiuje zakończenia tej fazy wzrostowej, przy czym gdyby teraz ta przecena miała jeszcze się być kontynuowana, to rzeczywiście wtedy to będzie raczej odbierane jako kolejna noga tego wcześniejszego ruchu spadkowego i tutaj można było przypuszczać, że rynek ma szansę na zejście do kolejnych poziomów wsparcia i tutaj ten 33,6 wydaje się całkiem realny. W przypadku kontraktu na DAX-a mamy zbliżenie do znanego nam poziomu 15,600. To jest tak naprawdę tutaj przedział 15,500, 15,600, ale tak czy inaczej też ten kontrakt, biorąc pod uwagę wcześniejsze zmiany i korektę o tą tutaj lukę wynikającą ze zmiany serii, tak naprawdę jest tutaj niżej, jest blisko tego sierpniowego dołka, co też nie nastraja optymistycznie, biorąc pod uwagę, że wcześniej mieliśmy dwie szanse na ponowienie zwyżki. Kolejna taka próba podaży może tym razem zakończyć się pogłębienie spadku. Co w tym wypadku może przerodzić się w taki ruch w najlepszym razie do okolicy tego tutaj szczytu, ale równie dobrze może się to skończyć zejściem do okolicy 15 tysięcy punktów. Ropa WTI. Korekta to całkiem niewielka, biorąc pod uwagę wcześniejszy ruch wzrostowy. Spokojnie tutaj ten spadek może się pogłębić nawet do tego poziomu, który był wcześniej mocnym oporem, czyli tam 80
3,84 dolary. Niemniej ciągle jest szansa na to, żeby tutaj doszło do walki o opór, czyli test przynajmniej tego poziomu tych dwóch wcześniejszych szczytów na 93,5 dolara, jeśli chodzi o ropę WTI. Niewiele się dzieje też na rynku złota. Tak naprawdę mamy tu konsolidację już od jakiegoś czasu, czyli wahania między 1900 a 1950. Ostatnio górna granica była testowana, teraz być może będzie testowana granica dolna. I to jest taki, powiedzmy, scenariusz raczej pozytywny, bo oczywiście jest możliwość, że ta faza spadkowa mogłaby być tutaj pogłębiona i ta korekta cała mogłaby być większa. Na rynku walutowym dolar na razie jest całkiem mocny. Ostatnia faza umocnienia nie jest mocno korygowana, nie jest wyraźnie korygowana. My jesteśmy na dołku poprzednim, więc tutaj jakaś tam walka ma miejsce, ale też jest całkiem realnie, że rynek zejdzie do okolicy tutaj kolejnych wsparć, w okolicy 1,05. Ostatnie decyzje Banku Anglii zosłabiły funta, co przy mocnym dolarze jakby powoduje, że tutaj wyraźny spadek poniżej 1,23. Ten poziom uchodził tutaj za jakiś taki poziom, który realnie mógł zatrzymać ruch spadkowy. Teraz jest on poważnie naruszony. Jeśli będzie jakieś kontry, to no to można zakładać, że rynek będzie schodził jeszcze niżej. Mamy piątek, że możemy zobaczyć, jak wygląda obecna sytuacja na tle rocznej średniej w przypadku kontraktu na S&P. Jak widzimy, pomimo tego ostatniego osłabienia, ciągle rynek jest, indeks jest wyraźnie powyżej swojej średniej rocznej, zatem na razie nie ma powodu do długoterminowych jakichś zmian. Dopiero spadek poniżej tej średniej rocznej byłby sygnałem takim w dłuższym terminie niepokojącym i wtedy należałoby tutaj jakoś zareagować. Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do następnego razu.